Witam na kolejnym filmie z Farming Simulator 17. Cześć, jestem też ja. No, Miki też jest, właśnie go nawet nie zaprzestawiłem, a się tutaj wtrynił. Nie elegancko, tak? Nie, nie. Łapka w górę. Prasa Karoland, jak widzicie, taka ładna, nowa 250. Roto cud. Cud techniki, można powiedzieć. Widzicie, tyle balotów sprasowałem z jęczmienia ozimego na kiszoneczkę. No, dzisiaj taki odcinek właśnie znów z Lepiej owijania. tutaj na razie nie przyjąć na gospo. Tylko że dzisiaj nie z owijania, bo moim sposobem kiprowałeś przyczepę. Nie. A, no, jęczmień. Oburty, jak się zamknie i są baloty w środku, to coś się koliduje troszeczkę. Aha. Jęczmień właśnie o zimę ścięty na dwie kosiarki, ale nie osą. Tylko samaszem i nowym nabytkiem, ale to zaraz wam pokażę. I jeszcze wam pokażę nową nabytą. Później pokażę, jak skończę tu. No jak ja skończę prasować, bo to już ostatni przejazd. A widzicie, daję tu z jęczmienia, nie wiem czy to zbicie jakieś słabe w tej prasie jest ustawione, czy jak. Ale... Ej, to co ty będziesz robił? No ja? No chyba, że będziesz sobie baloty ręcznie kładł. O Boże. Nie no... No bo ja muszę pozbierać stamtąd. Skąd? No tam, z tego jęczmienia. No to ja tam pojadę. Tym? Nie, Ursusem. Nie dam ci. No to pojadę z rotorem. Podepnij pod ten. To poczekaj, bo ty tamte rozładowywujesz teraz, nie? Tak. No to ja mam jeszcze... Czekaj, bo się turla. Dobra. Poczekaj, ja z rotorem zjadę do domu, zapnę tą przyczepę i po prostu pojedziemy na dwa. Chyba, że tak. Kurde, ale tych balotów nawaliło tutaj. Widzicie, no, łąkę, pierwszy pokos, właśnie też robimy nasiano kiszonkę. Tutaj też robimy nasiano kiszonkę i normalnie za dużo chyba. Bo kiszonki nie mamy. No, nie ma kiszonki, ta z kukurydzy nam się skończyła. Paszowozów trochę pomielili z nikim. I ten, i się skończyło po prostu. Tak, trzeba było testować, nie? No, tu już tam proporcje mamy takie w miarę, choć teraz prasa z lepszym zbiciem, więc... Jak wiecie, farmingowe urealnienie, że balota se nie można rozciąć. Właśnie to jest lipne. Jak dzisiaj strasznie wydajna hydraulika, nie wiem czy Miki coś pompę podkręcał, że to rzeczy tam wymienił zimę, nie wiem. No, w 12 ogólnie tam, nie, ktoś ostatni odcinek oglądał, to zauważył, że tuz jest założony, więc właśnie, no powiem wam pokrótce co tam, właśnie po co ten tuz i tak dalej. No tuz przede wszystkim miał na celu dociążenie. A obciążnik po prostu był dlatego zdjęty z przodu, taki jak mamy w zetorze, bo przeszkadzał po prostu by przy turze, by mógł tu haczyć o obciążnik i żeby też tak po prostu przednia już nie była, miała takiego obciążenia dużego, jak będzie z... Ej, my się musimy dzisiaj z owijaniem wyrobić do nocy, nie? No wiem, tu zaraz tutaj trochę czasu wolnie i ten, i będzie jechany. Jeszcze jak chwyta... tam ci dużo zostało? No już jadę do domu. A, to dobra, to ja pojadę na pustą ten, tylko ciągnikiem, a... Może sobie obciążnik wejść do tyłu, co? Albo no w sumie. Obciążnik jeszcze kupiliśmy właśnie do 12. Taki większy. No, taki dosyć duży. I mamy też właśnie siewnik upatrzony tu właśnie w okolicy. Co prawda ciągany, nie tam jakiś ciężki, ale ciągany. Więc pod 12 będzie raczej zapinany właśnie ten zawieszany, bo cięższy przód będzie miała z obciążnikiem. A ten ciągany pod zatora, albo pod małego zatora, jeszcze zobaczymy. Nie no, pod małego to co ty? No nie, no zobaczymy, no. Bo tu trochę górki, trochę u nas to jedzie Miki, kurde, swoim sprzętym, ulubionym terenem. A by mnie tam drzwiami cyknął. Tak? Nie no, zapięte są gumką taką niewidką. A gumka niewidka, ten, trytytką. O! Ty, ale jak przyjechałem wtedy na pole, to miałem tonę coś w prasie, nie? I teraz też mam tonę coś w prasie, więc praktycznie równiuśko baloty wyszło. Ty, czy ona na szerokość wejdzie do garażu? Bo ona nam ją przywieźli teraz ten. Dwa dni temu to tylko pod wiatą stała pod zatorem i czekała na sianokosy. No, bo nie opłacało się odczepiać. No. Ej, pojedziemy na sam koniec, co? Dobra, poza odcinkiem wiadaniem. Odpiąłem tam przed garażem, bo chyba nie wejdę. Oluju, ale poprzestają te przyczepy. A jak inaczej miałem poprzestawiać? No nie wiem, ej, co ja miałem zaprezentować? To przyczepę tylko nową, nie? Przyczepę i coś jeszcze chyba.
No nie, tą przyczepę chyba zimą widzieliście na Balatów. No, tą przyczepę kupiliśmy taką HW czy HL. Germańska tam jakaś i tyle. A, kosiarkę. O, kosiarkę, zaraz zobaczymy kosiarkę, więc pokażemy. Widzicie, taka naczepówka wielka, ten szczepa. O kurwa, aż o wózku stoi. Jezu Chryst. Dobra, czekajcie. No nie, czekaj, to cofniemy kawałek. Dobra. Dobra. Pokażę wam. No, kosiarka wikona, taka ładna. Dyskówka co prawda, nie dyskówka, tylko bębenówka, czy jak. Nie, no bębnowa, no mniejsza. Bębnówka i ciul. Bębnowa i ten, i ciul. I ciul. Bębnowa, nie dyskowa, bo nie było dyskowej tutaj na okolicy, można powiedzieć. No i niestety musiała być bębenówka. No chyba bębenowa się nazywa ta, ten, nie jestem pewny. Ogólnie te burty by nam najlepiej było zdjąć, no ale realia farminga po prostu, bo ta przyczepa ten ani nie ma wywrotu, ani nic, więc taka ciulowa trochę jest. Pod względem tego, żeby zboże na nią sypać czy coś. Ale tam po taniości kupiona, jakieś dziury w podłodze Miki mówi, że są. Że rzepa, O, który był, tam trzeba takie pianką. sporadyczne, ale... No, do balotu może być, nie? Łe, idealne. Trochę pordzewiała, widzicie, od góry też. Na bliźniakach koła, więc jak jedno strzeli, to tam na jednym się będzie jechało. Dobra, gdzie ty jesteś tam na końcu? A tam ten A, na końcu. grubuje sobie. Aż drzwi mi czaskły. Boże, w nas czy w real life? W realajcie. Patrzcie, burty otwierane właśnie na. Tak, ja pójdę, aby zamknąć, zaraz będę. Dobra, zara Miki będzie, tak, tago. Bo te burty ogólnie na szerokość wejdą baloty, ale Miki jak tam przymykał, to coś ciężko miał. Nie wiem, czy to będziemy zatykać, czy nie będziemy zamykać. O, jeszcze zaraz wam obciążę. Ej, właśnie, nie pokazałem ten. O Boże, nie pokazałem ten. Opuść, opuść, bo ja nie widzę. Stój, 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 stój już. Nie pokazałem wam jeszcze chwytaka, ale taki obciążnik to na 500. Aż się dziwimy, że podnosi ten tuz z tyłu. No ale dobra, grunt, że podnosi, nie? Ja tu się widzisz, przygotowałem już. No, przygotowałeś. Dobra, ja tu skupiony na cofaniu byłem. Weź ten i trochę do przodu daj. Jeszcze trochę do suru. Dobra, dalej, dalej, puśćcie te baloty, bo czasu nie mamy, a ty, kurde, zawsze tak długo te baloty ładujesz. Bo ja lubię długo. Boże. Stój. Jaki chuj. Do Dobra. przodu. O Boże, Boże, Gienek, jak ty to pakujesz pomalutku. Ciach, ciach, i nie ma, powinno być tak. Tam takie ciach-ciach jesteś. Dobra, te dwa baloty włóż i ten tego trzeciego w sumie też możesz. Tak zrobię. No, widzisz, co ty byś beze mnie zrobił? Chuja, prawie tak. Dobra, git, zdjęcie. Zdjęcia robisz, nie? I ja mam tutaj lagi. I No kurde, musi być na ogólnie. miniaturkę, bo taka ciemna ostatnio była w nocy, jak wywijaliśmy, że nie wyzywają nas. Dobra, git. Na burce nie położysz do przodu tych balotów, co ty pierdziejesz. Mówi, że nie? O, jak się cofnął ty? No pamiętaj, ja się zawsze dostosowuję do ciebie. Pa, takie do przodu. Ty byś musiał mieć przesuw boczny, bo ty tak celujesz w tą przyczepę, nie? O, bo, jak we widlaku bym musiał mieć. No. No ogólnie ludzie się pewnie spytacie, czemu ja tak jadę do przodu bezsensownie. Ale ja jadę dlatego, żeby belki się przesunęły po prostu z tyłu. No, No pamiętaj. tań tym ciągnikiem. Zamknij dupę. Dobra, git. Czekaj, no. Dobra, z jednej strony będziesz jeździł, na razie potem się przyjedzie jeszcze raz. Z drugiej strony. No nie, ja tam... No gdzie jedziesz? No Gienek, no dobra, chuj. No ty w pierwszy. Pojeżdżać z balotami nie umiesz. No nie Jak umiem. dopiero ci ktoś powie, ten co ładuje
że masz pojechać, to dopiero się jedzie. A ja cię nie słyszę, musisz mi machać. Dobra. To i tak do przodu muszę trochę pojechać. Tu tego balota weźmiesz pewnie. Dobra, tu tutaj stanę. Kurde, Stój. z górki się stacza, tu ani hamulcy nie ma w tej przyczepie. A są chociaż No światła w niej? jak nie mam, bo żeś nie podpiął. A po co mam podpinać? Szkoda w tym nerki, czekaj no. Zobaczę, czy są światła. Ty! Przerywacz się zepsuł w przyczepie, pa awaryki jak świecą. Byś odpiął te pasy, to by było ładniej było. Dobra, czekaj, pyk, pyk. Dobra. Ja czemu. O kurwa, nie wiem jakby wyrżnął we mnie. Hi, stój. Do przodu. Do psa. Stój. Jestem. Jest! Może Gienek jego wysławianie się. Jeszcze do. A, Ej, jeszcze na górę położę, nie? chuj. Nie, no i tak tego nie wyścimy i tak. Po co się masz kisnąć? Ale to wezmę na widły. No dobra, no to wierz, no to pójdę. Ty tam lubisz brać na widły. O Boże. Wyścigi. Jak ten, jak Deutschfahrt z MTZ-em. Tylko, że trochę większa przyczepka. Ty, to może ten na owiarkę już będziemy płaźnie, nie? No. Najwyżej tam chwytak to moment zapiąć, takie szybko złącza mamy, ja wam mówię. Ty, nie wiem jak ty tą przyczepę obaliłeś raz. Ja tej przyczepy nie obaliłem. To na ciągnik się obalił tam, tak? Nie! Bo jak były burty pozapinane i odpiąłem pasy, to się belki zaczęły bugować i powyszczelały. No nie wiem. Ja burty nie zamykam, bo one się zbugują. Teraz się nie zbugują. Ale nie zamykam. Zbugują się dopiero jak pasy odepniesz. Nie, bo żeś nie dopchał dobrze do tamtej burty. Powinieneś tak dopchać, nie, żeby tamta burta się w drugą stronę wybiła. No, na pewno. Ale nie, no to serio fajnie było opcja, jakby zdejmowało się tę burtę. Bo tacy jedni, co tu tego pana, tego co ma dwa bizony pana, nie? No. To brali słomę, to właśnie taką podobną przyjeżdżali, tylko że bez burty. No. I kostki kładli, nie? A nie okrągłe. Dobra, teraz będziemy rozładunek i owijanie i będziemy kończyć. Oczywiście jak komuś się podoba odcinek, to łapka w górę. Taka luźniejsza gadka dzisiaj trochę. Możecie też pisać, czy u was kukurydzy na kiszonkę, no bo u nas tutaj w okolicy, u nas we wsi nigdy, ale u nas w powiecie już tak. Ale to zrąbałem. O No i co kurde. teraz chcę zrobić, co? Pa, bokiem mnie postawiło. Da, ja sobie wiadę. Dobra, masz. Ach, ale odpalił, kurde. To jest moc, proszę państwa. I stawia bokiem coś ten ciągnik. No właśnie, nie? I dlatego mnie tak posunęło, a ty się mnie wyzywałeś. Dobra, no i git. Czekam. Pa, dzisiaj ja dzisiaj obsługuję tura. Tak? Nie no, co ty? Co ty, tato? I to na razie wideo może nie ściągamy, co? No, na razie nie. Jak widzicie, unurane w gnoju belki. Pierwsza klasa. Ogólnie tak nam się rozmnożyło krów zimą, że masakra. Cenę na zboża Daj. przegapiliśmy, ale to tam mniejsza. Miki. Czekaj no. Tego balota nie rzucę, bo takiego świeżego one lubią czasem, wiesz? Dobra. Ale żeś mi lagów coś narobił. No dobra, nie marudź. Zdjątko ładne, eleganckie na miniaturkę, jeszcze Już jedno. uciekło z tego balota trochę. Serio? Jakim cudem? No, 20 kilo. O! Racja, Mikołaj, racja. Dobra, git. Czekaj, no aby na tą stronę bardziej przechylę. Dobra. No widzicie, zatorek na niskich obrotach. Przydaje się zator, nie powiem, bo do zgrabiarki, przycząsarki, przyczepkę czasem jakąś pociągnie. Owijarki też się przydaje do rozrzutnika nawozu granulowanego i oprysków właśnie też się przydaje czasem zator. Czasem zawsze pryska.
Dobra, kładź miki kolejnego. Jest, czekaj, się ten stawiacz. Kurde, no, muszę trochę dalej odjeżdżać tych balotów jednak. Dobra, Dawno czekaj. nie owijałeś. No bardzo, nie? A ty dawno widzę balotów, nie chwytałem, nie nabijałeś. No, z przyczepy dawno nie. Zawsze inno na podłodze leżały już. Ogólnie możecie sobie napisać, czy stawiasz zdjęć do balotów, jak właśnie będziemy teraz tu układać, że tak powiem. Tych owiniętych. Dobra, teraz będzie git. Tej miki i z jęczmienia No. może taki stuk zrobimy na ile balotów długość? No kurde, trzeba by było policzyć ile jest balotów. Na 5 długość, nie? No jak dojedzie do słomy, nie? To tak akurat by było. Na maską do słomy, nie? No. Dobra, patrz, ta kurde. Cyk, dwójeczka. 5 i na 3 może, co? Piękna sprawa taka owiarka. Ja pamiętam, jak kiedyś się streczem owijało. Pamiętam, O zrezygnowaliśmy z Boże, tego szybko. streczem we worki się kładło kiedyś. No, pamiętam, szybko z tego zrezygnowaliśmy. Bardzo szybko. No. Bo dwóm chłopom kręgosłupy wychodły. A teraz tego klasa, weź tu podnieś taką belkę. No, zesypmy to jeszcze, nie? Ej, ale nie z każdego bolota uciekło. O Boże. Może Bo z niektóre... tego, co teraz owijasz, to 10 kilo uciekło, a z tego, co teraz ja trzymam, to 15. Boże. No, na słońcu za długo leżały, ej. Nie może. O kurwa. O Boże. Znaczy się kurczę felek. Pomyliłem Czekaj, mu się czekaj no. znowu. A mnie nie stękaj, bo ty zakiszone nosisz. O Jezu, ale ciężkie te baloty, masakra. Wilgnę jeszcze. Jest. Bo wiecie, my tam nie przecząsamy ten, no. My od razu w poko z idida, nie? Czekaj, żeby teraz się nie pomyli, dobra. To No. jeszcze jeden, nie? No nie, no ten ostatni już, bo tam... Co te baloty odwalają, ej? Bez kitu. No, co ten stawiający odwala? Ale dziwne, że one tak się robią. Czemu on się przewrócił? Czemu w ogóle poleciał tak, jak nie powinien? Dobra, może być. No ludzie, no sorry za takie trochę nierealne wyciągnięcie, nie? Dobra, owijamy. A ten tam już zetora mojego kradnie. Nie, bo musiałem sobie pojechać trochę do przodu. Co, musisz mieć hektar placu do manewru jak blondynka, tak? W sumie blondyn to jeden pies. O ty śmieciu. O ty śmieciu rudy, jakby to Mikołaj powiedział. Ja ostatnio tam ksiądz, pamiętasz? Ja bym powiedział ten. Ja powiedział, jak masz imię i nazwisko, nie? A tam ksiądz coś mówił ostatnio na ogłoszeniach parafialnych, że tam z RODO. No. Świr paleta. No, ludzie, ludziska, łapka w górę. Łapkę w górę możecie zostawić. Pamiętajcie o tej akcji sierpniowej. Kto dał łapkę w górę i napisał w komentarzu, że dał łapkę w górę, dostaje serduszko Ten pod nie jest komentarzem. fajka. No, zostaw lajka, nie bądź fajka. Nie bądź fajka, zostaw lajka. O, tyk. Czekaj, no trochę bliżej może. Kurde, nie stawiać się, coś wygina, ty. Trzeba na reklamację dać. Czekaj, no trochę bliżej trzeba podjechać jeszcze. Że bezpośrednio przy balocie trzeba jechać. Ty płocie, balocie, to. Tego. Dobra, ludzie, myślę, że tego odcinka nie będziemy przedłużać, bo już trochę balotów owinięte, trochę pozbierane, trochę poprasowane. Wszystko wiecie, wszystko w jednym. No, łapeczkę w górę możecie wstawić, subika, jak ktoś nie subskrybuje. Po więcej właśnie odcinków z farminga i właśnie z realnego rolnictwa, można powiedzieć, życia realnego. No, trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć. Cześć.